Cześć, witajcie, Przemek Słomski z tej strony, Mennica 79 Element. Witam Was dzisiaj w dziale skupu i chciałbym Wam opowiedzieć o fałszywych 20-dolarówkach. To jest temat cały czas aktualny, aczkolwiek być może trochę to jest wiedza specjalistyczna, która nie wszystkich zainteresuje. Otóż jak może wiecie, 20-dolarówki były masowo fałszowane przez ostatnie 100 lat. Rozpoczęło się to na taką masową skalę przede wszystkim w okresie wojny i okupacji, gdy zapotrzebowanie było ogromne i ludzie byli bardzo zdesperowani. A potem trwało cały okres komunizmu w latach 60. i 70. zajmował się tym procederem gang złotogłowych. Poszukajcie sobie na internecie coś więcej na ten temat. Za moimi plecami jest spektrometr, ja już tutaj się trochę nim pobawiłem. Celem dzisiejszej mojej analizy była kwestia tego, na ile badanie spektrometrem jest miarodajne. To znaczy, na ile spektrometr mówi prawdę o próbie, o zawartości złota w tej monecie, ale chodzi o to, że jak się okazuje, dochodzi do takich sytuacji, że sobie analizujemy powierzchnię takiej monety, wychodzi nam próba na przykład 800 średnia, bierzemy 10 sztuk, przetapiamy i wychodzi nam wlewka próby 750. No i zainteresowałem się tym tematem już od dłuższego czasu, jakby mam tą świadomość, brałem poprawkę na to, że nigdy nie wychodzi tak, jak powinno być. I dzisiaj trochę się tym pobawiłem. Poprzecinałem monety, powkładałem je w ten sposób, wsadzając do spektrometru, no i do próby. Tak, mam już wyniki, także zaraz Wam wszystko pokażę. No i tak, mamy tutaj kilka 20-dolarówek fałszywych. Tak wygląda jedna z nich. Odłożymy sobie na bok. Ponumerowałem je sobie od 1 do 5. O, przecięte są, widzicie. I no tak jak Wam wspominałem, umieściłem je sobie tutaj. O, na przykład taką trójeczkę wziąłem. O, i ona tutaj elegancko wchodzi. I spektrometr sobie nakierowałem, żeby nam tutaj trafiał. I oczywiście na bok. No i mam już gotowe wyniki, którymi się chcę tutaj pochwalić. Zobaczcie, jaki duży rozstrzał jest. Przypomnę tylko, że 20-dolarówki powinny mieć próbę nominalną 900. Więc tutaj się ktoś bardzo nie postarał. 625 to jest naprawdę jak na 20-dolarówkę, nawet taką fałszywą, dość niska próba. No i są też wyższe, dwa razy się trafiły. I zobaczcie, jak to też ciekawie wygląda na grubości. Zwróćcie uwagę, weźmy taką monetę pierwszą i trzecią. Zobaczcie, jaka jest różnica na grubości. To wyraźnie widać. Zobaczcie, widzicie? Jest wyraźnie 30% grubsza. Jak sobie leży i się nie rusza, to może to być niezwracalne, nie do odróżnienia. O, ale tutaj już widać, zobaczcie, widzicie? Tu i tu. Ta ma próbę 644, a tam ma próbę no z zewnątrz 921. Ewidentna różnica. No i po kolorze, zobaczcie. Tutaj widać ewidentnie miedź. Z tej strony czerwonawa, ona taka nie powinna być, a tu jest taki kolor, jak powinien być. Oczywiście tutaj są widoczne wprawnym okiem cechy odlewu, no ale przejdźmy jeszcze tutaj z powrotem do tych moich wyliczeń. Z zewnątrz 625, wewnątrz 588. Przy nominalnej standardowej wadze różnica byłaby na poziomie grama i 24 setnych. No, ktoś by powiedział, że to niewielkie różnice są, ale jednak na etapie 5 monet mamy już brakujące ponad 3 gramy, czyli dobrze ponad 1000 zł brakującego materiału. Dlaczego tak robiono? No, przede wszystkim dlatego, nie dlatego, żeby spektrometr szukać, bo w tamtych czasach spektrometrów nie było, ale po to, żeby to ładnie wyglądało. Wytrawiano to i po wytrawieniu tej miedzi nie było widać. Teraz ona po latach wylazła na wierzch, ale po wytawieniu wkrótce wyglądało to mniej więcej w ten sposób. No i tyle. To był ten krótki filmik o fałszywych 20-dolarówkach.
Niestety jest to plaga, także jeżeli chcecie zbierać, jeżeli chcecie sobie kupować 20-dolarówki, to musicie wiedzieć, co robicie, bo można sobie zrobić krzywdę. Jeżeli jesteście kolegami z konkurencji to i macie spektrometr, to bym sugerował nie sugerować się zbyt specjalnie tym spektrometrem albo też brać poprawkę na to. Na pewno się nie warto cieszyć, jeżeli zobaczycie na spektrometrze, o tak jak w tym przypadku, że jest próba wyższa niż nominał i myślicie sobie, że jest jakiś darmowy lunch. No nie ma, tu jest próba z zewnątrz 921, a wewnątrz jest 898. Także jak zapłacicie komuś za 921, no to prawdopodobnie nie zarobicie na tym dealu. Na pewno fajne jest to i taka pozytywna wiadomość jest taka, że w przypadku tych 20 dolarówek w środku nie zdarza się Wolfram. W tamtych czasach technologicznie, no Wolfram był mniej dostępny, ale technologicznie też było to trudniej, żeby ten Wolfram tutaj umieścić w środku. Nigdy się nie zetknąłem z taką 20-dolarówką fałszywą. O, tutaj tego grubaska weźmiemy. Także usunąłem z obiegu, no myślę, że dobrze ponad 1000 sztuk takich 20-dolarowych fałszywych. I tak jak mówię, zastanówcie się dobrze, czy warto w to wchodzić, a jeżeli już, to na pewno nie z podejrzanego źródła, nie od jakiegoś dziadka, który mówił, że taką 20-dolarówkę kupił 30, 40, 60 czy ileś lat temu, bo jest duża szansa na to, że kupił właśnie taki wynalazek. Oczywiście inne monety też się zdarzają fałszywe. Zwykle to są monety z historyczne. No niestety 20-dolarówki są na pierwszym miejscu, potem 10-dolarówki i ruble, no a potem suwereny. Także zachęcam do kupowania w naszej firmie w Menicy 79 Element. Tutaj macie gwarancję, że każda z takich monet jest bardzo szczegółowo zweryfikowana przed wystawieniem do sprzedaży i macie gwarancję z naszej strony, że kupujecie towar oryginalny i najwyższej jakości. A to będzie z tego, będą ładne sztabeczki już wkrótce zrobione, zrafinowane i u nas wrócą do nas w postaci sztabek. Trzymajcie się, cześć!